Laudetur, laudetur. Wakacje za pasem, wakacje już się zaczynają i trzeba coś powiedzieć wakacyjnie, apolitycznie. Ja jako człowiek gór, jako osoba, która kocha góry miłością szczerą, no i chyba odwzajemnioną, bo co nieco się w tych górach udało, od dzieciństwa, polecę kilka, a może kilkanaście, moim zdaniem najlepszych polskich górskich szlaków dla tych, którzy chcą się w górach zmęczyć, troszkę i coś zobaczyć. Zacznijmy od najbardziej lajtowej propozycji. Góry Świętokrzyskie, niesłusznie lekceważone. Czerwony szlak ze Świętej Katarzyny na Łysice, potem dalej wałem, on idzie granią z grubsza Łysogór. Przepiękne lasy, rzeczywiście Puszcza Jodłowa jest rewelacyjna, piękna. I nie ma tam też wielkich tłumów, co ważne. Prowadzi w końcu na Święty Krzyż na Łysą Górę, czyli Łysiec, gdzie dziś zakonnicy szczęśliwie odzyskali fragmenty, no ale nie bądźmy już tu złośliwi. I dalej, proszę Państwa, z rzeczy lajtowych, dla rodzin z dziećmi, często małymi, cudowne, mało znane, troszkę niedoceniane Sokoliki, Rudawy Janowickie, w pośród przepięknych Janowic koło Jeleniej Góry i Trzcińska, ich cudownymi alejami wysadzanymi, mało takich miejsc jest w Polsce, drzewami. Mamy tam zupełnie rewelacyjną Sokoliki Krzyżną Górę, dostępne dla dzieci 6- i 7-letnich. Same szczytowe skałki, na których ćwiczyli zresztą najlepsi polscy himalaiści, Wanda Rutkiewicz, bardzo efektowne, są dostępne dla rodziców z dziećmi, może nie z najmniejszymi, no są tam takie drabinki, są jakieś schodki, ale jest to na tyle dobrze zabezpieczone, że może wejść tam praktycznie każdy. Idziemy dalej. Jeśli Rabka i już Beskidy, to tylko któryś ze szczytów, najlepiej Ćwilin Beskidu Wyspowego. O zachodzie słońca daje to cudowne, szczyty Beskidu Wyspowego stoją jak takie kopce w pewnej odległości od siebie. O zachodzie słońca widać cudownie morze takich wulkanicznych kopców. Jeden z najlepszych widoków to widoki z Lubonia, z Bani w Rabce, o zachodzie słońca na Beskid Wyspowy. A jeśli Rabka, no to oczywiście Maciejowa, Stare Wierchy i klasyczny, długi, męczący, to już dostępne raczej dla nastolatków i osób troszkę wytrawionych, szlak na Turbacz. Wreszcie, jedna z najpiękniejszych, chociaż wymagająca tylko pod względem siły fizycznej polskich górskich dróg, to ja to wciąż nazywam Droga Przyjaźni. Tak to się nazywało, kiedy byłem nastolatkiem i wyskakiwali w opiści z automatami, żeby w kółko legitymować w Kosodrzymie. Czyli graniowy szlak idący przez całe Karkonosze na odcinku Śnieżka-Szrenica. Widoki na wielki staw i mały staw pod Śnieżką, widoki na śnieżne stawy, i ogólnie widoki na polską stronę i czeską z tego cudownego szlaku to jedna z najlepszych rzeczy w górach, mogę powiedzieć, w skali europejskiej co najmniej. Szlak jest wymagający. To jest pełne 30 km idąc ze Śnieżki na Szrenicę, a jest sporo schronisk po drodze. No to już wymaga pewnej siły fizycznej. Orla Perć ukochana, Orla Perć cudowna, ale tłoki są tam takie, że mi już jest ciężko. Natomiast dla osób, które są w stanie dotrzeć do Morskiego Oka, już wszystko jedno, pieszo czy furą i zdążą, poradzą sobie z ogarnięciem tego w jeden dzień, polecam cudowny zielony szlak z nadczernego stawu na Mięguszowicką Przełęcz pod Chłopkiem. Teraz został zabezpieczony przy takim bardzo niebezpiecznym trawersiku, gdzie był tylko chwyt łańcuchem. Widok z Przełęczy pod Chłopkiem, jedna z najbardziej porażających rzeczy. Tam moje serce już na zawsze zostało. Po jednej stronie macie Morskie Oko i Czarny Staw, po drugiej dolinę z innymi jeziorami, słowackimi chińczowymi stawami. No a stamtąd jest już tylko pół godzinki. Schodzimy na słowacką stronę wyraźną ścieżką, trzy żebra i wychodzimy na szczyt. Nie ma tam żadnego zagrożenia. Jeżeli zdarzają się wypadki, to właśnie na dojściu do Przełęczy pod Chłopkiem, a nie na Mięguszowickim Czarnym. Możemy wyjść całkowicie legalnie, wpisując się w książce czy w internecie do księgi, wyjść na Morskim Oku, na czarny Mięguszowiecki szczyt. Cudowną grań, bez żadnych właściwie zagrożeń, przy niestosunkowo niewielkiej ekspozycji, jeżeli uważamy, z cudownym widokiem na Czarny Staw i Morskie Oko po jednej stronie, Chińczową Dolinę po drugiej. Przed sobą mamy rysy, za sobą ostry, cudowny wtedy jak nóż wierzchołek Wielkiego Mięguszowieckiego. No i dla tych, którzy mają partnera, możliwość asekuracji, uprząż, linę, i pewne pojęcie o zasadach asekuracji i wspinaczki. Moja propozycja to Król Tatr, absolutny król. Nie najwyższe rysy, tylko Wielki Mięguszowiecki drogą od Chińczowej Przełęczy. A na deser coś, co wydaje się na widok znacznie trudniejsze, ale taki nie jest. Czyli wspinaczka drogą klasyczną na szczyt Mnicha. Dla osoby stosunkowo sprawnej fizycznie, z silnymi rękami, droga klasyczna, droga przez płytę, czasami z małą poprawką w postaci wklepania jakichś metalowych wichajstrów do podłapania się, jest absolutnie dostępna. Widok i z Wielkiego Mięguszowieckiego, i z Mnicha powala na ziemię.
A zatem w polskich górach mamy opcji dla wszystkich. Od rodzin z małymi dziećmi, po już pół turysto wspinaczkowców, turysto wspinaczy, dla których absolutnie dostępna, jeden dla mnie z numerów jeden na świecie, a wiem co mówię, bo kocham też Andy, moim zdaniem najwspanialsze góry świata, ale Wielki Mięguszowiecki, Mnich, to miejsca pod względem widokowym trudno porównywalne z czymś innym. Absolutnie nawet Winikunka, tęczowa góra w Peru, nie jest tutaj w niczym lepsza. Także zachęcam wszystkich do turystyki górskiej, choć ja udaję się w płaskie, arcypłaskie i wodniste rejony Senegalu, Gambii, Gwinei Bissau. Do zobaczenia.